Cześć, witajcie! Mam na imię Piotrek. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Misja Eurowizja w ostatnim już odcinku Drogi do Malmę. Ale czy na pewno ostatnim? Dlatego, że mimo, że jest to ostatni epizod naszej serii, w której słuchamy po raz pierwszy piosenek wybranych na Eurowizję 2024, spotkamy się jeszcze w ramach tej serii w kilku bonusowych odcinkach. Wypatrujcie ich na naszych social mediach i YouTubie, dlatego, że szczegóły będą już wkrótce. Ale wracając do meritum, dzisiaj zajmiemy się Azerbejdżanem, czyli piosenką, której tytułu nie wymówię, jak już to miało miejsce na kilku innych reakcjach, którą zaśpiewa Fari. Farę, szczerze mówiąc, nie wiem, mam nadzieję, że mi napiszecie w komentarzach, jak się czyta jego pseudonim. A historia jego wyboru jest o tyle ciekawa, że najpierw stworzono shortlistę 6, na której był artystów. Później ją skrócono do 2. Tam go nie było, była chociażby Aizel. Ostatecznie wybrano właśnie Farego, do którego później dokoptowano jeszcze jednego artystę, Ilkina Dowlatowa, który też był na tej już short liście jako członek trio. Także miszmasz absolutny. Jestem bardzo ciekawy, co Azerowie tam wykombinowali, a tytuł w języku azerskim sugeruje, że w końcu usłyszymy ten język na Eurowizji. Także bez zbędnego przedłużania odsyłam Was jeszcze szybciutko do naszego opisu i lecimy z ostatnią piosenką wybraną na tegoroczny konkurs. Bardzo mnie ciekawi, że jest showcase performance, a nie ma, wiecie, music video czy coś, czegoś w tym stylu. Podobają mi się te etniczne instrumenty w tle. Mamy bardzo mało ballad w tym roku. Więc zawsze to jest na plus, jeśli chodzi o wyróżnienie się. Tego to też musi być dobra piosenka. Bo mamy też dobre ballady, mimo że jest ich mało, to są na naprawdę niezłym poziomie. No i mamy język narodowy, musiałem się wsłuchać. Super, bo Azerowie nigdy w tym języku na dorosłej Eurowizji nie śpiewają, a śpiewa chociażby Bułgaria. A Azerowie wcześniej niż po azersku śpiewali po japońsku. Na niedoszłej odwołanej Eurowizji 2020. To ma fajny potencjał, tylko musi się to zacząć budować. Bo na razie trochę to jest taka czołówka tureckiej telenoweli sprzed 10 lat. Coś o tym wiem, bo moja babunia ogląda tego typu seriale. O! Dzień dobry! Wygląda trochę jak Wiktor Dyduła. Podoba mi się ten vibe, jednocześnie moim problemem jest to, że ta piosenka jest płaska, jest monotonna. Może taki był zamysł, ale ja tego nie do końca kupuję, jest to dla mnie trochę obojętne. Leci sobie fajnie, nie leci niefajnie, wiecie. Tutaj by się przydało jakieś takie walnięcie, żeby, wiecie, to tempo tej piosenki zaczęło rosnąć, a tego nie ma. No i właśnie, tu by się przydało, żeby tempo tej piosenki zaczęło rosnąć, żeby to dokądś szło, żeby budowa była wyraźna i ciekawiła widza, bo początek jest super. Naprawdę mi się podoba. Tu był wielki potencjał na to, żeby zrobić mega klimatyczną, taką turecką balladę. Ale coś się wykoleiło po drodze, bo to leci tak samo. Naprawdę. To jest, mówię, jak piosenka z takiej telenoweli, w tym przypadku tureckiej, która nie jest wymagająca i nie jest wciągająca, bo
początek, tak jak mówię, zwiastował super hipnotyzującą propozycję etniczną, balladową. Naprawdę to mogło być bardzo, bardzo niezłe, ale nie jest. To znaczy, jest ten utwór mi absolutnie obojętny w całości. A już po przesłuchaniu tych 3 minut, ja po prostu o nim zapominam. Nie jestem go w stanie go zanucić, absolutnie. Nie pamiętam z niego nic i nie wiem tak naprawdę, co Azerbejdżan musiałby zrobić na scenie, żeby w jakiś sposób widz był zaciekawiony tą piosenką przez 3 minuty. Z plusów na pewno prezentowanie swojej kultury. W końcu widać, że u Azerów coś się ruszyło w zeszłym roku i to jest kolejna piosenka tworzona przez faktycznie Azerów. A z jakim to będzie rezultatem? Zobaczymy. A moim zdaniem oszałamiającego wyniku mieć nie będą. A szkoda, myślę, bo tego typu piosenki, tego typu gatunek można zrobić genialnie, co nieraz już pokazywały państwa, chociażby jak Turcja, ale mówiąc szerzej, Bałkany, tak? One pokazały, że da się robić swoje ballady w swoich językach, stricte wywodzące się z dźwięków etnicznych w sposób bardzo dobry. Tutaj doceniam też, że jest język azerski, że gdzieś ten Azerbejdżan stara się wyjść z pułapki produktu szwedzko-holenderskiego, w którą wpadł przez wiele lat i próbuje iść swoją ścieżką. I jakby fajnie, trzymam za to kciuki, myślę, że im losowanie się udało, bo są w dużo prostszym półfinale i w drugim dałbym im już krzyżyk na drogę i przeżegnał. Ale w pierwszym myślę, że jeżeli będą w stanie występem udźwignąć tą piosenkę, coś zrobić tam wow, a Azerbejdżan potrafi robić bardzo dobre występy, myślę, że są w grze o awans, ale w finale oszałamiającego i jakiegoś spektakularnego wyniku nie widzę. A teraz wasza kolej. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o utworze azerskim, którego tytułu nadal nie przeczytam. Ponadto jeszcze raz odsyłam was do opisu, gdzie znajdują się linki do naszych social mediów, czyli m.in. Instagrama czy serwera na Discordzie, a także do Patronite'a. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z wami bardzo ciepło i serdecznie. Cześć!